Cześć, Simonko, witajcie z tej strony Blanche 2000 z kanału Pierwszy X-Metin. A to jest pierwszy odcinek z nowego serwera od GF Gameforge, który nosi nazwę Bałtyk. Tutaj na początku macie pokazane po prostu, jak wbijam początkowe poziomy. Tutaj chyba zacząłem to pokazywać dopiero od siódmego poziomu. Na początku niektóre nagrania mi, no nie wiem jak to więc zbugowało, po prostu zacięły się w pewnym momencie, nie wiem co się z nimi stało, nie dało się ich dodać do odcinka. Często tak miałem na poprzednich też odcinkach, jeszcze jak nagrywałem z Gitarosa, czy nawet chyba z Klasika też takie miałem mankamenty. No i wracając, no to na początku nic ciekawego się nie dzieje, dopiero później się zaczyna ostra zabawa. Też zapytacie, czemu dopiero jest odcinek w czwartek, znaczy czemu odcinek jest już w niedzielę. Chociaż nie wiem, teraz robię go w niedzielę, może będzie w poniedziałek, może będzie w niedzielę, nieważne. Mówiłem, że chcę przerobić aż tydzień na serwerze. No ale niestety pewne dodatkowe. Jeden z plot zdarzeń, na który jakby nie miałem. Miałem na to zerowy wpływ. Mówię wam 100% poważnie, spowodowało to, że odcinek będzie w poniedziałek lub w niedzielę, a nie tak jak miał być w czwartek czy w piątek, tak jak zapowiadałem. Bo jak zapowiadałem, chciałem przeprowadzać tydzień na tym serwerze. No i w sumie przez pierwsze te parę dni zapierdzielałem, w czwartek dużo pograłem na serwerku. Tutaj na razie macie tylko w tle, ja mówię, macie pokazane jak leveluję. Tutaj też na 10 poziomie jest pokazane co dropi z tej skrzyni, no to właśnie potka Peżeta, tam miksturę mądrości i to co jakby jak giniemy nie odbiera nam expa, nie pamiętam jak to się nazywało, medal Boga Smoków, coś na deseń. No, nieważne. No te podstawowe itemy, które dostajemy na 10 level. Dalej ma się pokazane ceny tych takich różnych mieczy, łuków, halabard, etc. Takich tych broni podstawowych, które lecą z potworów na M1. Ich ceny są tam pokazane, jak je sprzedaje u handlarzy bronią i handlarza zbrojami, bronią i zbrojami. Zapisiłem się na chwilę. No to tam oscylują te ceny, tak. 100 jangów, 1000 jangów, coś takiego, 1500, 2000 chyba nawet coś tam było. No ale nieważne, tutaj macie po prostu pokazane, jak to robię. No i wracając do tamtego tematu, który zacząłem wcześniej. Na początku zapierdzielałem na serwerze, normalnie z bratem grałem, z kumplami z Gitarosa, z Klasika graliśmy na serwerku. Aż w pewnym momencie ja dostałem po prostu bana. Wczoraj byłem na urodzinach u znajomej, a dzisiaj wchodzę na Metina, bo wczoraj już nie chciałem wchodzić, bo nie miałem trochę siły, poszedłem od razu w Kimę. Chcę dzisiaj wejść na Metina, pokazuję, mam zablokowane konto. No i tutaj chcę Tygę ulepszyć na plus 2, ale no niestety się nie udało, spaliło mi ją za pierwszym razem. Dalej jest pokazane jak XP znowu. Wracając do tematu. No chciałem wejść na Metina, konto zostało zablokowane. Wchodzę na Discorda metinowego pod PL-a, tam Hungara, Czecha i tak dalej, Romanian. No i mam po prostu zablokowane konto nie tylko ja, ponieważ dużo osób mówi, że Gameforge pobanował ich konta za free, tak jeden gość tam napisał. No tutaj macie pokazane, jak pończą włóczkę sobie ulepszam, bo te bronie, tak jakby 10, 15, 20 sobie ulepszam po prostu co 5 leveli. Tutaj włócznie ulepszyłem chyba na plus 4 i przed banicją konta nadal miałem ją na plus 4, tak? Do plus 4 ulepszyłem, dalej jest ekspienie. O, nawet tego nie zauważyłem, na chwilę mi ścięło tutaj ekran, ale to chyba tylko chwilowe, tak? Już nie było później. Tak, wbiłem teraz 15 poziom i później dalej exp. No i tak jak wracając, wielu osobom pobanowano. Z moich znajomych właściwie chyba nikomu nie zbanowali konta. Na szczęście to jest tylko taka blokada, wiecie, na 4 dni. Już 18 będę mógł normalnie grać. No i to jest właśnie ten powód, że dzisiaj jest odcinek. Normalnie odcinek miałby być chyba 18, no ale niestety Gameforge postanowił zbanować mi konto na te 4 dni. Zobaczyłem to o 4:30 i się zastanawiam, czy jakbym wszedł wtedy po tej imprezie no, do gry i bym był normalnie w grze, bo pewnie bym wtedy zerwał nockę, to ciekawe, czy mi zbanowaliby to konto za to, że było aktywne. Raczej tak, bo oni niby wykryli nielegalne oprogramowanie. I ja też się zastanawiam, o tutaj jest pokazane, jak ulepszam sobie hełmik na plus 4. Na początku nie siadł, chyba go spaliło, tak, i później dopiero go ulepszyłem na plus 4. Bo w ogóle chcę ekwipunek, tam ekwipunek mam prawie cały na plus 4 obecnie. Dalej jest pokazane, jak ulepszam sobie bojową tarczę. Bojowa tarcza pierwszą mi spaliło, tą, którą miałem. I później na plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 i teraz będzie plus 4, plus 4. I wszystko poszło super.
Następnie ulepszyłem drewnianą bransoletę. Chciałem ją sobie zrobić do plus 4, no ale postanowiłem później, jak dostałem z questa srebrną, to tak samo jak tamtą drewnianą ulepszyłem ją do plusowego 4. Tutaj chyba już jest pokazane, tak, do plus 4. Nie, tutaj jest na plus 3 i dopiero po odcinku ulepszyłem, po nagrywaniu ulepszyłem ją do plus 4. Tutaj nie pokazałem wam tego. Mógłbym to dograć w tym momencie, tylko niestety Game Voice. No i tutaj końcowo macie ukazane, jak wbijam 20 lub 21 poziom, nie pamiętam już dokładnie, u strażnika miejskiego po prostu zrobiłem misję. No i ostateczna scenka, to konto zostało zablokowane. Dostałem tylko maila, że używałem jakiegoś niedozwolonego oprogramowania. Ja z żadnego niedozwolonego oprogramowania nie korzystałem, nie łamałem żadnych zasad. To jest po prostu pewnie jakiś błąd. Oczywiście moje konto nie może zostać odbanowane. No ale cóż, widzimy się już w następnym odcinku. Po 18. Dzięki wszystkim za oglądanie i siemanko. A ty daj, daj, daj swoje usta jeszcze raz, a ty serce weź i pokochaj mocno tak.